Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przytrafiły mi się gramofony Adam. Mówię gramofony, bo na drugim stole stoi następny i żeby było ciekawiej, to taki sam model. Tak jak widzicie, całkiem w niezłym stanie. Te klocki to są moje takie podpórki warsztatowe, abym miał dostęp do tego, co tam znajduje się pod spodem, czyli do elektroniki i mechanizmu. Są to już w tej chwili gramofony uruchomione. Tak widzicie, jest włączony nawet. Co by Wam tu powiedzieć o uszkodzeniach? Uszkodzenia wynikały tutaj z tego, że ten akurat egzemplarz spędził około 30 lat na brudnym, zakurzonym strychu. Teraz jest tam już tak wstępnie przeze mnie odkurzony, troszkę wymyty. Ramię rozebrane było, wymyte, nasmarowane, tak więc tutaj no, chodziło o udrożnienie tej mechaniki. Poza tym problem był ze startem, problem z działaniem tego przycisku tutaj stop, który umożliwia wyłączenie i powrót ramienia w dowolnym momencie. No, były to kwestie takie związane z regulacją mechaniki. Nie wiem, czy widzieliście, jak wygląda ten gramofon od spodu. Może mi się uda to tak nieinwazyjnie tutaj podnieść. Te klocki tak próbowałem dopasować, żebym miał zawsze dostęp. Sam gramofon w stosunku do na przykład Daniela pod spodem nie jest tam zbyt bogaty, jakbym to nazwał. Zarówno pod względem tutaj sterowania elektronicznego, tym napędem bezpośrednim, jak i sam mechanizm jest dość prosty, także jeżeli ktoś tam ma doświadczenie trochę, to tutaj jest możliwość szybkiego poradzenia sobie z tym. Na pewno większym problemem jest układ sterowania obrotami i silnikiem. Jest to bowiem taka namiastka silnika trójfazowego, dlatego stąd te trzy układy. No, każdy, kto w tym tutaj robił, to wie, że pomimo takiej prostoty, to bywają no, tu uszkodzenia bardzo, bardzo trudne. No, wadą tych scalaków jest to, że one tak pracują na skraju swoich możliwości, bardzo się to grzeje tutaj i tak dalej, tak więc no, trzeba zwrócić dużą uwagę i uważać, żeby no, żeby nie dawać powodów do jakiegoś tam przegrzania, do zablokowania talerza i tak dalej, no bo to nie jest korzystne. Tyle tutaj tej strony mechanicznej od spodu. Gramofon, tak jak mówiłem, już się mi załącza bardzo ładnie. Samo opuszczanie ramienia trwa też nieźle. Regulacja obrotów 33, tak widzicie, to jest ten dolny pasek, także funkcjonuje to nieźle. No i myślę, że będzie jeszcze z niego pociecha na długie lata, jak ktoś zechce troszkę sobie ściszy. Przejdę teraz do tego drugiego egzemplarza, żeby Wam pokazać, co tutaj się znajduje pod spodem. To jest ten element napędu, czyli ten element taki części silnika, bo druga część, czyli pierścień magnetyczny, to znajduje się na obwodzie talerza. No i ten układ wykonawczy od automatyki powrotu ramienia. To wszystko jest
normalnie przykryte takim plastikiem, no i to całe urządzonko. Do tego przychodzi talerz. Nakładamy. No i cały Adam. Ten też jest już sprawny. To jest płyta. Na pewno wprawne oczy zauważyły, że jest to płyta taka specjalna, testowa do ustawienia antyskatingu, czyli gładka, bez rowka. Czy nam funkcjonuje? Ramię, tak jak widzicie, jedzie, czyli nie jest to tak, jak powinno być. Musimy sobie tutaj ustabilizować to ramię. Tańczy, tak jak widzicie, na czym polega regulacja antyskatingu. No i teraz nam stoi. Możemy to wykonywać, możemy, właściwie powinniśmy wykonywać to w różnych punktach płyty. Ale tak widzicie, to jest taki dobry sposób na ustawienie tej regulacji. Trzeba się zaopatrzyć w taką gładziutką płytę. I widzieliście, na czym regulacja i ten antyskating polega. Tak więc sezon na Adama, nasz lokalny produkt. Wygląda to całkiem fajnie, ten jest zadbany tutaj klienta. Tamten też już domyty, także będzie pociechy trochę. A więc tyle o gramofonach. I pozdrawiam, do zobaczenia przy następnych naprawach.